Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w czwartkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio kładzie się pięknie Barbara Choroszy. Już pora na trzecią część autoryzowanego wywiadu z Bogiem, przekazu, który odebrał i spisał Aleksander Łamek. Jeżeli masz umysł i serce otwarte, ten przekaz jest dla ciebie. Jeżeli nie, no to niekoniecznie. Dziennikarz rozmawia z Panem Bogiem. Tato, o jakiej zasadzie wspomniałeś wczoraj, kiedy rozmawialiśmy? Bóg. A wspomniałem, synu, o tym, że dusze złych ludzi po śmierci według waszej nauki pójdą na wieczne męki do piekła. Dziennikarz. A co? Nie jest tak? Bóg. Nie, nie jest tak, ponieważ piekła nie ma. Dziennikarz. Jak to? Czy ty naprawdę sądzisz, że mógłbym jakieś moje dzieci skazać na wieczne męki? Jakiż rodzic by tak postąpił? Nawet jeśli wasze dziecko zrobi coś złego, czy przestajecie je kochać i pragniecie, aby po wsze czasy cierpiało nieopisane męki? Dziennikarz. No oczywiście, że nie. Bóg. To ja nie rozumiem, dlaczego wy sądzicie, że ja tego chcę. Macie mnie chyba naprawdę za jakiegoś potwora. Dziennikarz. A tato, jeśli piekła nie ma, czy to oznacza, że wszyscy idą do nieba? Bóg. No to chyba logiczne. Dziennikarz. Nawet tacy ludzie jak Adolf Hitler? Bóg. Oczywiście, że tak jest. Co, zaskoczony jesteś? Dziennikarz. A raczej zszokowany. Twierdzisz, że po tym, co on zrobił, czeka go nagroda w postaci nieba? Bóg. To nie jest wcale nagroda. Taka jest natura reinkarnacji. W czasie wcieleń wiele duszy spada na samo dno. Tak samo jak w przypadku Hitlera czy innych, jednak w kolejnych wcieleniach. Każdy ma szansę naprawienia tego, co zrobił. Dziennikarz. I naprawiają to? Bóg. Wcześniej czy później tak. Każda dusza wciela się tyle razy, ile potrzebuje, aby mogła znowu zjednoczyć się ze mną. Może to trwać bardzo długo, ale ostateczny wynik jest zawsze ten sam. Niebo. Jak więc widzisz, nie możecie przegrać. Każda dusza bez wyjątku ostatecznie trafia do nieba. Happy end czeka was wszystkich. Jak w ogóle mogliście pomyśleć, że ojciec, który was stworzył, nie przyjmie was wszystkich z powrotem do siebie? Dziennikarz. No sam nie wiem. Bóg. A ja wiem. Waszym wielkim problemem jest brak wybaczania. Nie potraficie wybaczać innym. I dlatego wolicie wierzyć, że ci, którzy was skrzywdzili lub innych, będą za to pokutować za wsze czasy w piekle. Dziennikarz. No to jak my możemy się nauczyć wybaczać? Bóg. Miał was tego nauczyć Jezus. Dziennikarz. No ale chyba nauka poszła w las. Bóg. Niestety. Uważacie się za jego wyznawców, a nie stosujecie jego nauk. Gdybyście nauczyli się wybaczać, wasz świat wyglądałby dużo, dużo lepiej. Dziennikarz. No dobrze, ale chyba nie jest za późno, abyśmy nauczyli się wybaczać. Bóg. Na naukę nigdy nie jest za późno, mój synu. Jeśli chcecie nauczyć się wybaczać innym, to powinniście zaakceptować kilka faktów. Pierwszym z nich jest to, że wy również w przeszłych wcieleniach popełnialiście wiele niegodziwości, sprawiających cierpienia innym ludziom. Każdy z was miał okazję być mordercą i policjantem i księdzem i prostytutką i kto jeszcze wie czym. Dziennikarz, aż trudno w to uwierzyć, tato. Bóg, trudno. Ale tak funkcjonuje reinkarnacja. Każde wcielenie pozwala wam zdobywać nowe doświadczenia. Doświadczenia ze wszystkich możliwych stron. Dlatego zanim postawicie krzyżyk na kimś, kto was skrzywdził, to pomyślcie, że wy byliście kiedyś tacy sami jak on. A jeśli trudno wam uwierzyć, że wymieniona przez ciebie postać może liczyć na moje przebaczenie, to odpowiedzcie sobie na pytanie. Skoro Jezus
wybaczył swoim oprawcom, a papież swojemu niedoszłemu zabójcy. To czy ja nie jestem w stanie wybaczyć Hitlerowi? Kolejny fakt, na który powinniście zwrócić uwagę, to to, że w waszym życiu nigdy nie ma przypadków. Jeśli spotykają was jakieś nieszczęścia, to sami je na siebie sprowadziliście. Dziennikarz, ale w jaki sposób? Bóg. Są na to dwa sposoby. Pierwszy ma związek z planami waszej duszy. Przed każdym wcieleniem określa ona plan swojego pobytu na ziemi. W jakiej rodzinie się urodzi, jakich ludzi spotka w swoim życiu, jakie będą ważne wydarzenia w jej życiu, tak pozytywne, jak i negatywne. Tak więc to, co zastaniecie, czy zostaniecie napadnięci i resztę życia spędzicie na wózku inwalidzkim, też może być celem waszej duszy, która w ten sposób chce doświadczyć życia jako osoba niepełnosprawna. Dziennikarz, a ten drugi sposób? Bóg. Potraficie kreować swoją rzeczywistość poprzez swoje myśli. Mówiliśmy o tym na początku naszego wywiadu. Dziennikarz, czyli jeśli będziemy myśleć pozytywnie, to będą nas spotykać w życiu pozytywne wydarzenia. A jeżeli będziemy myśleć negatywnie, to negatywne. Bóg. Zgadza się. A ponieważ każdy z was może poprzez trening nauczyć się panować nad swoimi myślami, dlatego w ten sposób może kreować swoją pomyślną rzeczywistość. Tato, ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie dotyczące faktu, że nie ma piekła. Powiedz, w jaki sposób jesteśmy karani za nasze grzechy? Bóg, nie jesteście. A to dlatego, że grzechów nie ma. Jest tylko akcja i reakcja na nią. Jeśli dotkniecie gorącego piekarnika, to się poparzycie, prawda? Nie jest to kara, jest to po prostu konsekwencja waszej nieuwagi. Jeśli skoczycie z 30 piętra i się zabijecie, to też nie jest to kara za waszą lekkomyślność, tylko konsekwencja waszego wyboru, czynu. Cokolwiek robicie, kochani, w swoim życiu, ma swoje konsekwencje w jego dalszej części lub w kolejnych wcieleniach według tej prostej zasady – akcji i reakcji. Dziennikarz, no tak, ale w takim razie przydałyby nam się jakieś wskazówki, jak mamy postępować. Bóg. A bardzo prosta to wskazówka. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Jeśli będziecie się do niej ściśle stosować, to wasze życie znacznie na tym zyska. Dziennikarz, jeszcze jedno pytanie dotyczące reinkarnacji. Czy możemy reinkarnować się jako zwierzęta, jak w to wierzą na przykład Hindusi? Bóg. Jeśli reinkarnowaliście się już jako ludzie, to kolejne reinkarnacje nie mogą odbywać się w postaci zwierząt. Dlaczego? A dlatego, że ze względu na poziom waszego rozwoju. Gdybyś wcielił się na przykład w szczura, no to jak mógłbyś odrabiać lekcje będące konsekwencjami twoich czynów jako człowieka? Tak się nie da. O, rozumiem, że jeśli wcielam się w człowieka, to będę robił tak długo, aż osiągnę oświecenie i wrócę do ciebie. Bóg. Nigdzie nie jest powiedziane, że do końca będziesz się wcielał akurat w człowieka. Dziennikarz. To jeśli nie w człowieka, to w co? Naprawdę sądzisz, że w całym wszechświecie ludzie są jedynymi, inteligentnymi istotami? Dziennikarz. O. Tato. Możemy porozmawiać o tym następnym razem? Oczywiście, synu. Ocenę jak zwykle pozostawiam państwu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. The preceding program, pół żartem, pół serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.